Dzień dobry. Ja nie wiem, mamy jakiegoś użytkownika, ale nie znamy. Będzie grać? Będzie grać? Dzień dobry. Może będzie grać. Dzień dobry, dzień dobry. Witam. Drogach. Dzień dobry. Dzień dobry. To wejdźmy. Wejdźmy. Wejdźmy, wydajmy się. Tam. Czy pan zwrócił uwagę na mój piękny murek i te ławerki? Ale znowu. Dzień dobry. Panowie. No i to jest tylko tak naprawdę do wyczyszczenia. Znaczy tam jest problem przy wyskoku. A ma to jakąś tą długość normatywną, bo ja nie znam. Tu jest pan. Panie Marcinie, spotykamy się na boisku. Oddaję głos panu Marcinowi. Szanowni Państwo, no cieszę się, że jako ostatni punkt mamy boisko tutaj szkolne przy gimnazjum. Chciałbym, żebyście Państwo, panowie szczególnie widzieli, jaki jest stan tego boiska, jak wygląda bieżnia i jakie mamy pomysły. Nie mówimy, że to jest boisko szkolne, bo myślimy, aby to też było boiskiem miejskim. Tak? Taki mini orlik, odciążyć górną część miasta, tylko oczywiście nie na asfalcie, bo to jest niemożliwe. Myślimy tu o wymianie przede wszystkim tego głównego boiska, czyli zrobić to po prostu forma taka orlika, to jest ta trawa, sztuczna trawa. No i tutaj też niepotrzebne jest tyle zieleni, uważam, że tutaj też może być spokojnie plażówka, łatwiejsze pewnie w utrzymaniu. Tutaj na pewno pan od WF-u, pan Biedziak, na pewno może tutaj parę zdań powiedzieć, jak wygląda WF z naszą młodzieżą w takich tutaj warunkach. No generalnie jest tak, że z boiska sportowego nie używamy, nie korzystamy, z drugiego boiska również nie. Na lekcje, no, w dzisiejszych czasach bezpieczeństwo dzieci to jest przede wszystkim priorytet i po prostu to każdy upadek grozi kontuzją, zdarciem, a potem mamy problemy rodzice i tak dalej, i tak dalej. Korzystamy z lekka atletyka, czyli skocznia w dal, bieżnia lekkoatletyczna i do rozbiegania teren dookoła boiska. To jest teren trawiasty. Nawet siatkówka to tylko rekreacyjna, o żadnym wyczynieniu na trawie mowy być nie może, dlatego że no, nie możemy narażać na tych kępach, na trawie, na poślizgnięcie się czy skręcenie kostki. To potem są problemy podwójne dla nas na zajęciach obowiązkowych oczywiście, bo wiadomo, że na popołudniowych zajęciach tam każdy sobie to może sobie pograć na trawce, tak, i na asfalcie również. Natomiast my zajęcia obowiązkowe musimy prowadzić przede wszystkim bezpiecznie. Bezpieczne warunki. Panie Leszku, nawierzchka ta prawa już była reanimowana, czyściliśmy, robiliśmy, ale to się już nam wszystko kruszy. Tym bardziej przy wyskoku jest problem, nie? Na kilkanaście, tam jest właśnie ten odcinek tam przy belce jest zdecydowanie do poprawienia. Podobnie odcinek przy starcie na 60. Tak, czyli tam przy ten oddalony bardziej również wymaga poprawienia, bo tam się zrobiły dziury od startów, a tutaj od odbijania się. To ta nawierzchnia była wykonana. To trzeba start zrobić metą, a metą start. Albo nawet pierwszy. Tak? Bo to było wcześniej niż hala sportowa. A hala sportowa była oddana w 2003, a boisko było 2 lata chyba wcześniej. Już było wcześniej. Czyli prawie 15 lat. To wniosek jest taki, żeby to miejsce było lepiej wykorzystane, żeby było wykorzystane przez mieszkańców, to powinniśmy jako gmina w to zainwestować. Przede wszystkim na zajęciach obowiązkowych, czyli w ramach lekcji, żeby było lepiej wykorzystane, no i później udostępniane również po południu. Ja powiem w ten sposób, że to jakby mamy dwa pomysły. Nie jest ten pierwszy, on nie jest nowy, żeby wyremontować to boisko. Pani dyrektor 2 lata temu składała wniosek w zeszłym roku. Natomiast powiedzmy sobie uczciwie, w związku z tym, że spora była w gimnazjum inwestycja związana z wymianą instalacji elektrycznej, myśmy to odkładali. Natomiast teraz mamy do tego jakby dołożony drugi pomysł związany z tym, żeby upublicznić to boisko, żeby ono było nie tylko boiskiem szkolnym, ale po południu było czymś w rodzaju rzeczywiście drugiego orlika, jak tutaj ktoś powiedział. No i to tym bardziej, myślę, jest ciekawa perspektywa. Trzeba wyjaśnić oczywiście niuanse własnościowe, bo jakiś czas temu tutaj trwały zarząd, pani ten majątek dostała, w związku z tym formalnie rzecz biorąc odpowiada szkoła za ten teren. Jak on miałby być wykorzystywany nie przez szkołę po południu, no to trzeba znaleźć jakąś rozsądną formułę tutaj prawną, ale to oczywiście wszystko pewnie do znalezienia i do grania. Wydaje mi się, że pomysł jest bardzo dobry, żeby to boisko było wykorzystywane, tym bardziej jak myślimy o zmianie tutaj organizacji i zagospodarowania całego tego terenu przy PKP.
to jest dodatkowa okazja chyba, żeby o tym pomyśleć. Dobrze, to nic. Dziękuję bardzo. I jedziemy do... Problem jest. Problem jest. Problem jest. Problem jest. Problem jest. Problem jest.